Hej moi drodzy, z tej strony Shiro. Kontynuujemy rozgrywkę w Reignet King League of Legends Story. I kochani, ostatnio pierdyknąłem gafę i powiedziałem, że był 26 odcinek, a był 25 odcinek. Tak więc nie, to jest 26 odcinek. Ja już więcej nie będę mówił oprócz dzisiaj, który to jest odcinek, bo czasem się mogę po prostu pomylić. I tak, ostatnio pokonaliśmy Maokaja. Gdzie mieliśmy iść? Oczyść korzenie Maokaja. Mamy oczyścić korzenie Maokaja. Tylko pytanie, gdzie my mamy je oczyścić? I gdzie jest wejście? Czasem ta mapa się nie chce ładować. Aha, mamy iść tędy, więc w sumie możemy się przejść do tego gaju. Niech będzie. No chyba kulka delikatnie się zbreakowała. Ogólnie, a właśnie, kochani, zrobiłem troszeczkę runy i specjalizację. Poprzemieniałem to. I tak, z Ahri robimy totalnego healera i... farmera? Tak mogę to nazwać? Chyba tak. Więc tak, zwodnicza kula zadaje 121 punktów obrażeń i generuje kradzież esencji. Tak więc daje mi kolejne generowanie punktów przeładowania i zwodnicza kula trafia 3 razy i 3 razy generuje kradzież esencji. Wcześniej generowała tylko 2 razy. Więc to myślę, że jest spoko. Duchowe okojenie. Leczy sojusznika dając mu tam było chyba 200 ileś punktów zdrowia, aczkolwiek daje mi usuwanie 2 punktów osłabień. No i 138 punktów zdrowia wszystkim sojusznikom, jeżeli kradziesz esencji. Czekaj, żeby się pogubiłem. Ej, chyba się pogubiłem. A, tak, aleja mocy zwiększa leczenie na wszystkich sojuszników. Tutaj w chłopakach to się niewiele zmieniło, więc nawet wam nie będę tego przedstawiał. W chłopakach i dziewczynach oczywiście. Ale zwiększa się z chłopaków w tym wypadku. Znaczy, nie, przepraszam. Znów gadam głupoty, jest 3 na 3. 3 na 3. Ahri zaczyna walkę z 3 ładunkami złodzieja esencji. Zwiększyłem jej dosyć sporo many. Ona miała 120 many tylko chyba. Tak? Nie, 220, przepraszam. Więc teraz ma 340 many. No i dałem jeszcze, generuje ładunek kradzieży esencji przy trafieniu krytycznym. No, krytyka ma niskiego, bo 64%, no ale zawsze może coś tam się wrzuci. A ona i tak nie ma w sumie zbytnio co tutaj do dodania w końcu. Miałem jeszcze po jednej runie dla wszystkich innych, ale to zwiększyłem chyba Pajkowi 5% ataku. MFC troszeczkę chyba tu pozmieniałem, bo... tego co pamiętam, nie. MFC pozmieniałem? Nie, MFC nie pozmieniałem. Tu dodaje mi tylko szansę na trafienie krytyczne o 5%. Ale kogoś tak pozmieniałem dosyć sporo. Chyba u Brauma. Na pewno mu wyłączyłem tą zwiększoną moc tarcz chroniących i dałem mu, że zaczyna walkę z 8 punktami przeładowania za każdego wroga. Czyli to jest w sumie spoko, bo jeżeli mamy 3 wrogów, no to już mamy punktów przeładowania 24, prawda? Więc myślę, że to jest fajne. Dobrze powiedziałem? Dobrze powiedziałem. Boże, tabliczka mnożenia się kłania. Willaoi w sumie się niewiele zmieniło. Chyba się nic nie zmieniło nawet. No, chyba tu się nic nie zmieniło. W Yasuo się troszeczkę chyba zmieniło. Oprócz tego, że... aha, tak. Zmieniło mu się. Wyłączyłem to, bo stwierdziłem, że to jest bez sensu. Bo przeniesienie 20 punktów przeładowania jest gorsze niż walka od razu z 15, nawet jeżeli to jest nasza pierwsza walka i tam nie mamy nic przeładowania, prawda? Więc stwierdziłem, że 15 punktów przeładowania, no to 5 jakoś tam utracimy bez problemu, ale zawsze mamy 15. Wiem, dziwne myślenie, no ale jest. Dobra, i tu się nic więcej nie zmieniło, w jakim punkcie się nic na razie nie zmieniło, bo jeszcze nie wiem jak działa ta Ahri, więc nie chciałem też jej jakoś tam robić, nie wiadomo jak. Kochani, jest godzina... 9. Ja wczoraj przyszedłem w pracy chyba około 23. I jeszcze coś tam tutaj działałem sobie. Dobra, tu już nie możemy przejść, więc przejdźmy na razie na lewo. I powiem wam, że jestem ledwo ciepły. Jestem jak zważony. Wczoraj w ogóle, jak byłem w pracy, to pierwszy raz widziałem u siebie takie wory pod oczami. Jest sobie kawkę jeszcze. Właściwie czego na swój temat mogłabyś się dowiedzieć w takim miejscu? Im mniej
o mnie wiesz, tym lepiej, szermierzu. Można wiedzieć mniej niż ja? Jeśli mamy być szczerzy, Yasuo, to my wiemy jeszcze mniej od ciebie. Jestem ostatnią przedstawicielką swego ludu. Nic nie wiem o innych Vesani. Wskazówki doprowadziły mnie tu. Na Wyspy Cienia? Samą? Te dzisiejsze dzieciaki. Jestem starsza niż wy razem wzięci. Dobra, musimy sobie ufać, nawet jeśli współpracujemy chwilowo. Zwłaszcza, że walczymy z samą śmiercią. Mam te słoneczne kamienie od zawsze. Nie wiedziałam, po co mi one, ani skąd pochodzą. Trop zaprowadził mnie do Bilgewater, gdzie pewien kupiec powiedział, że Gangplank kupił od niego słoneczny kamień. Kupiec? Nie wnikaj. Pomożemy sobie nawzajem i tyle. Nie ufasz jej. Co? Jest starsza niż my wszyscy razem. Nie, nie ufam jej. Wyczuwam w niej wewnętrzną walkę. Ale się nie boję. Musimy być jednak ostrożni. O, holy fuck, przepraszam was za to. To będzie delikatne cięcie, ale... Ale to z powodu tego, że włączyłem sobie Windows Key. Nie zablokowałem go. Cholera. I nie wiem, czy widzicie, ale Ari tutaj ma jeden ogon. Nie wiem, czemu ma jeden ogonek, ale fajnie jej to paluje. I cyk, pierwsza walka. I Braum ma 24 punkty przodowania. I w ten sposób, dzięki temu, że Braum ma 24 punkty przodowania, nie musimy się już martwić o manę. Możemy teraz nawalać, jak chcemy. Dobra, jest to moja dzisiaj pierwsza walka, więc mam nadzieję, że nie zlamy tego. I tak, 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 pan tik tak. Pozbędziemy się tych nietoperzy, zasrańców. Nikt heala nie potrzebuje, więc Ari sobie bez problemu już to ładuj. Masz 3 esencje, tylko gdzieś to się pokazuje. Masz 5 esencji, dobra. Widzę to. Braum już dostał po tyłku. I tak, dwustrzał. W tej szybkości jak wejdę. Polecimy na kryta. Ale oni tak już zaatakują, i tak zaatakują. Więc ja bym tak wolną oleję mocy. Zapytacie dlaczego? A to z tego powodu, iż one i tak dopiero tutaj będą. A ja Braumem. No i to nie, to bym źle zrobił, nieważne. To nie chcę tak zrobić. Bo chciałem dać więcej DPS-a im wszystkim, no ale nie zapomniałem, że w sumie MFK i tak już zaczyna, tak więc. Więc dupa. Nic z tego nie wyjdzie. Dobra, dajemy leczenie, zobaczmy jak to działa. 25? I ma skrócony czas regeneracji. No ale za dużo leczenia to tu nie daje. Dobra, nie ma sensu jeszcze leczyć. Nie ma sensu jeszcze leczyć, zbieramy manę. Co tu się wydarzyło? Nie zbliżaj się. Kogoś uleczyło? Nie. Esencje jej spadły. To cię nauczy. A nie, teraz następna umiejętność. Mamy pełną esencję. Dobra, świetnie. MF-ka zabiła dwóch. Czy MF-ka da radę? Nie da rady. MF-ka nie da rady. Jezu, ale ile ona zadaje DPS-a z dwóch ataków? 145. No i teraz MF-ka powinna dobić to wszystko. Coś te walki. I to nas uleczyło, rozumiem? Ej, trochę nie kapuję, o co z tym chodzi. Nie chcę super umiejętności.
Nie chcę pracy nóg, chcę szybki atak. Nie kończ to. Oj, boli. Teraz zaboli. Styknie. Póki co. I serio, jeżeli wam się nie podobają te skiny, wolicie klasyczne, to śmiało piszcie w komentarzach, to je zmienimy. Bo w sumie ja je wziąłem dla was. Dziennik Jonathana 89. Udało się, mój koszmar nareszcie się skończył. Znalazłem tego demona na brzegu. Gruby i głupi stwór dał się złapać na otwartym terenie. Udawał, że mnie nie widział, gdy się zakradałem. Ja jednak byłem gotowy. Przybrał postać zdrowej osoby z jakiejś innej krainy. Próbował mi wmówić, że dopiero przypłynął. Miał mnie za głupiego. Podszedłem bliżej i uderzyłem go kamieniem. Pękła mu czaszka, ale ja nie przestawałem. Wreszcie będę wolny. Gdy upewniłem się, że nie żyje, zjadłem jego surowe mięso. Cóż za miła odmiana. Słodkie, gorące mięso. Nareszcie wróciły mi siły, które demon kradł mi we śnie. Odebrałem co moje. Jonathan Timlake. No, z takiego daleka nas żeś zauważył? Serio? Jeszcze powiedz mi, że tu przyjdziesz. Zastanawiam się, czy by po prostu tych naszych opowiadań, które tu czytamy, nie warto byłoby ich czytać dopiero, jak zbierzemy wszystkie. Przynajmniej spróbuj nadążyć. Dobra. Znowu będą bombki i mamy kolejnego nowego kolegę. Spaczony kapłan. Co ty masz? Ostatnia ofiara. W momencie śmierci usuwa osłabienie ze wszystkich sojuszników i przywraca im 92 punkty zdrowia. Spełnione rytuały zadają umiarkowane obrażenia. Spaczone leczenie. Nakłada spaczone leczenie na wszystkich sojuszników, lecząc nieznaczną ilość obrażeń i zadając lekkie obrażenia magiczne atakującym przy trafieniu. Więc musimy szybko ich wyjaśnić. Dobra, to sobie teraz możesz te taunty nakładać jak chcesz. I nawet mi nie przeszkadza, że teraz zaatakujesz. Przepraszam! A w sumie nie tego chciałem sobie zaatakować, no ale dobra, trudno. Trudno. Ładny jest ten model Arii, jest taki giętki. Jakkolwiek to brzmi. W sam środek. Dobra, teraz powinniśmy to zabić. Tu wpada bomba, tu wpada leczenie, prawda? Mhm. ...25... W sumie możemy to zobaczyć. No dobra, ale tu się nic nie zmienia na innych alejach. Dobra. Więc ty od razu z miejsca. Możesz atakować tu. Jesteście silni! Tylko co zadaje obrażenia. Jestem Brown. O fuck. MFK standardzik. 473-315. Dobra, zabijesz bez problemu. A to na alei szybkości. Zapamiętam to. To pomoże. No co? Atak pierwszy. Ty. Pierwszy atak wpadł. Bombek już nie ma. Możemy napierdzielać bez problemu. Czy to nie miało dać ci leczenia przypadkowo? Wyczuwam strach. I dało. Dobra, ty się możesz bronić, bo to i tak już w sumie MFK kończy leżeć. I kończymy MFką. No te cienie, które on tutaj miał, mogą być problematyczne kiedyś. Jednak, jakby nie patrzeć, przy większych atakach, większych bossach i tak dalej, no to byłoby naprawdę problematyczne.
Dobra, iksiry. Dziennik Jonathana 5-9. Mała niech będzie mojej intuicji. Woda jest tu znacznie czystsza i nie roi się w niej od pająków. Wciąż czuć w niej smak starej gleby, ale przynajmniej nie jest aż tak nienaturalna. Oczywiście, w tej przeklętej krainie każde błogosławieństwo wiąże się też z klątwą. Powrócił ten przeklęty upiór. Widzę go, gdy spoglądam w taflę wody. Zęby bez ust i czarne oczy. Muszę odwracać wzrok, gdy nabieram wody. Czemu wciąż idę dalej? To miejsce jest martwe tak samo jak jego mieszkańcy. Po drodze widziałem bagno, zastanawiałem się, czy by mu się nie przyjrzeć, jednak we mgle zauważyłem majaczące kształty. Rzeka ponownie się rozwidliła. Mogłem iść dalej w górę strumienia lub kontynuować wędrówkę nową ścieżką. Pójdę w dół. Może spotkam ludzi na brzegu morza. Jonathan Timlake. No właśnie, teraz tam się trochę te informacje pokrzaczyły, bo nie mamy tego po kolei, więc serio, wydaje mi się, że od następnego odcinka wszystkie informacje, które będę czytał, będą to po prostu po zebraniu kartki 9 z 9. Tu jest spora nagroda. Ale wiecie co, ja bym chyba chciał z nimi zawalczyć razem. No ej, cały czas zwaliłem i nic z tego nie wyszło. Możemy zaprzyjaźnić się bardziej? Coś nie, chyba coś wyszło. Chciałem ich zaatakować razem. Jeszcze krytyk wpadł, pięknie. Dobra, teraz walimy zwykłym atakiem i będzie git. Znaczy nie zwykłym, tylko przeskoczeniem. Ale Brown dostał tylko i wyłącznie punkty przeładowania za tych przeciwników. Byłem pewny, że raczej do wszystkich dostanie. No ale cóż, wszystkiego mieć nie wolno. I kolejny jest problem z Ari, jak atakuje, tak samo jak Pike, jest chwila przerwy. A w ogóle prędkość walki razy dwa. O, w sumie to też jest ciekawe. Ale ta gra bardzo wtedy przyspiesza, bardzo. Czy Bram zdąży dać ulepszenie? Zdąży. Dobra, pełna esencja jeszcze nie. No, Yari znów atakuje i jest chwila przerwy. Długiej przerwy. Dobra, ale równowagi, ale nie, nie zdąży. Kurde. Nie zdąży. Nie wiem, czy za krytyka. No właśnie. Będą o tobie. Zrobił nokaut, ale to z tego. Nie wyszło w ogóle tak, jak chciałem. Nie wyszło tak, jak chciałem. No i Ari, kurde. Ale leczy, dobra, to jest fajne. 59, really? Nie zdążysz atakować. Dobra, MF-ka, kończ to. Kolejna fala. O kurde. Aż trzech? Ale to mi nie przeszkadza. Dopóki idzie w Brauma, to mi to nie przeszkadza. A, śmiało skupiajcie się na Braumie, to nie ma problemu żadnego. Mam ciekawsze rzeczy na głowie. Masz rację, Ari, masz rację. Czas pójść na całość. Dodaję 408 punktów obrażeń magicznych. To mi się podoba. Strzaskanie esencji. To może być spoko. To może być fajne, więc tak, zatkujemy się tym. Nie musimy zacząć w końcu atakować z jakichś punktów obrażeń. Mamy w sumie ogłuszenie. Ile oni mają, kurwa, tur?
Ja brałem już ruszałem? Nie pamiętam, chyba nie. Mam nadzieję, że cię nie zabiję. O, robi się nieciekawie. Robi się nieciekawie. Ej, no, kurde, tam twój gasł. No dobra, ale i tak heal zaraz poleci od Ari, więc los. Dalej, no zdychaj już. Super umiejętności. Kurde, ale wolałem tego walnąć. Pora ginąć. No Ari, dawaj. O! Ktoś tu chyba nie założył majtek. Nie ruszaj się, będzie szybciej. Ktoś tu chyba nie założył majtek. Dobra, to tak, walniemy tym, dokończymy dwójkę, tak? A no tak. Czy ktoś będzie jeszcze atakował przed nami, będzie Braum atakował. No i muszę to zrobić, bo nie jestem pewien, czy dobiję. To ma mnie wystraszyć? To było 280. O Jezu, mogłem tamto wrzucić najpierw. Kurde. Nie myślę. O fuck. Ale jestem głupi. Odczuli to. No, odczuli, ale my też odczuliśmy, bo ładnie w pierdol dostaliśmy. Dobra, leczymy się. Leczymy się. 125. Czy my zdążymy? Zdążymy. Zostaw tą Ari, buraku cukrowy. Braum, tamtuj, bo to kurde dziadostwo już się po prostu tu rozszalało. Braum! Nieco się chwieje. Ja jeszcze was wyleczę. O kurde. Dawno. Nie brakowało mi tchu. To dla mnie? Niedobrze. Dawaj mu kopnięcie. Mocno co to mogę. Braum też się męczy. Prawda, są mocne te moby. Te dwa czerwia to jednak są mocne. Kurde, nie starczy, naprawdę. Nie sądziłem, że nie starczy. Testujesz moją cierpliwość. Jeżeli to zrobię teraz. Ma klepnięcie. Jaka liczę na ciebie. No kur... Co jaja robisz? Ten pośpiech. Niemal tak dobre jak ciepły myk. Zero. Dobra, ty się broń i Ari zaraz poleci z healem. I znów ulcik. Ich życie jest moje. W sumie nie pamiętam takiego spela. Ej, w sumie nie skończyliśmy.
A, bo my jeszcze gramy. Fuck, zapomniałem się. Ari, masz ty coś, co mogłoby go walnąć? Nie masz nic ciekawego. 123. O, tego nie zadasz, tego nie zadasz, tego nie zadasz. Ty tego nie zadasz. 121. Nie, wiesz co, inaczej zrobimy. Ale ja... W sumie i tak poleci ładunek na Brauma, więc... Miejmy nadzieję, że MF-ka dobije. Tak zrobimy. Teraz już nie dobiję na pewno. Kurwa, musiał wpaść. Ty już masz krypnięcie? Nie masz krypnięcie. Kryt, proszę. A, pocałuj się w nos. No to i tak nic nie zrobimy z tym. Dlaczego ma taką prędkość? No kurde. No dobra, musimy atakować teraz, to już nie ma żartów. Dobrze, padło ogłuszenie z Brauma. Go odgoniliśmy trochę. Dobra, w końcu. No z tym jednym to się naprawdę borykaliśmy tyle czasu, że o matko. Ale próbowałem wymaksować nasze leczenie. I też dało się trochę inaczej zrobić. Trochę się dało inaczej to zrobić, no ale dobra. Czarna perła. Unika zniczy żelaznoprzędnika. Dziennik Żelazona 69. Nienawidzę tych cieni i upiorów. Demonom zdaje się, że mogą bawić się moim kosztem. Chciałbym myślał, że tak wygląda moje odbicie, a ja wiem, że to nieprawda. To przez nie mogę odpocząć. Śpię tylko po kilka minut, odkąd zobaczyłem tego stwora pod moją tratwą. Nie wiem, jak zniszczyć to zło, ale znajdę sposób. Coś pcha mnie w kierunku wybrzeża. Być może moja dusza chce, bym zgładził bestię. Posilę się jej ciałem, tak jak ona karmiła się mym snem. Nie wygra ze mną. Idę nową ścieżką w dół strumienia. Rzeka zabierze mnie do leża tego stwora. Jonathan Timlake. Mamy rozmowę. Gdy tutejsze duchy płaczą, czuję, co straciły. Widzę wyspy takie, jakimi niegdyś były. Widzisz błogosławione wyspy? Były przepiękne, lecz takie dziwne. Moi przodkowie musieli się tu czuć jak intruzi. Czyli Ari bierze narkotyki, niedobrze. Okej, okay. To tak, tu jest grobowiec mroku. Kręta pieczara, to my jeszcze pójdziemy tu. Nie wiem, czy zdążę w tym odcinku. No cóż, jest 28 minut gry, 29 prawie. Przynajmniej sobie tam dojdziemy, może coś jeszcze znajdziemy. Tędy. Czym ty jesteś? Coś tu łazi. Oho, to ty, paniczu. To nie, moi drodzy. O kurde. Ej! No to było chamskie. Dobra, kochani, ale na tym miejscu skończymy rozgrywkę, bo widzę, że i tu pająk się pcha, i tam mamy moby, więc... Kochani, dzisiaj skończymy już na tym wszystkim i pamiętajcie o komentarzach, pamiętajcie o subskrypcjach, pamiętajcie o ocenie filmu. Grał dla was Shiro, zmęczony jak cholera, ale grał. Tak więc trzymajcie się i do następnego odcinka. Hej, hej!